Ja chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą nawiązać do tego, co Pani mówiła, bo tak naprawdę ja troszeczkę od tego zacząłem nasze spotkanie i dlatego też zaprosiłem Jacka. Ja po pierwszych kontaktach przyjrzeniu się troszkę bliższemu e-podręcznikom czy projektom e-podręczników stwierdzam, i Pani mi to w tej chwili potwierdziła, nie da się realnie w pełni wdrożyć WCAG 2.0 w e-podręcznikach i wcale nie jest powiedziane, że jest to niezbędne. I tutaj... Gdzie tą tezę, przepraszam bardzo, znalazłeś? Ja nie znalazłem. Ale ja nic nie znalazłem. Ja tezę znalazłem z własnego doświadczenia, Jacku. Dlatego, że tego się nie da wdrożyć. Problem polega na tym, że animacje, o których Pani mówi, pokazujące przeprowadzanie na przykład doświadczeń chemicznych czy tego typu rzeczy, opisane nie wiem iloma stronami nawet opisów alternatywnych, nie będą miały wystarczającej mocy pedagogicznej, że się tak wyrażę, jeżeli można takiego słowa użyć, bo po prostu to jest tylko coś wizualnego i tylko wizualne. Ale to jest jeden temat. Jeszcze ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że nasza dyskusja skupia się w pewien sposób naturalny na kwestiach osób niewidomych i nieco na kwestiach osób słabowidzących. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć, że mamy drugą grupę sensorycznie upośledzonych odbiorców naszych e-podręczników, to są osoby niesłyszące, dla których na przykład na poziomie nauczania początkowego wdrożenie WCAG na poziomie 2A niewiele zmieni, bo jak będzie filmik, do którego się doda napisy, a dzieci nie umieją czytać, no to po prostu to jest bez sensu. No można oczywiście zrobić te napisy, żeby e-podręcznik był zgodny z WCAG 2.0, tylko że to nie ma żadnego znaczenia, bo dziecko i tak nie jest w stanie odczytać. I tutaj jest cały szereg elementów, o których trzeba pamiętać, o których trzeba myśleć. Tu Mateusz mi coś podpowiada co chwilę. Natomiast Jacka właśnie zaprosiłem, żeby dał mi kontrę, żeby powiedział, że to nie tak, jak ja myślę, bo ja bym chciał, żeby to było lepiej. Mateusz, co? Jacku, proszę, przepraszam. Nie, bo coś chciałeś uzupełnić, czy... Okej. Okay. Tak, na temat tego... Więc ja tylko powiem tak, że Adam... Wiem, o co Adamowi chodzi, tylko że ja rozumiem, że to nie chodzi o to, że się nie da zastosować WCAG, a tak powiedziałeś, tylko że to się okaże bez sensu. Bez sensu, no tak, oczywiście. Bo dać się oczywiście da, ale przyczyna oczywiście tkwi zupełnie gdzie indziej. Przyczyna tkwi w tym, że się spróbuje w sposób automatyczny, mechaniczny stosować WCAG tam, gdzie to się okaże nieefektywne. I z tym się absolutnie zgadzam. Ja teraz opowiem Państwu taką, biorę udział teraz w takim projekcie, powiedzmy, w którym powstaje kurs e-learningowy. Jednym z wymagań jest to, żeby on był zgodny właśnie z wymaganiami WCAG 2.0. I problem nie jest w treści, problem jest w narzędziu. Otóż ta firma, która przygotowuje ten kurs e-learningowy, korzysta z pewnego narzędzia. Ono się nazywa Adobe CapCut. Po 3 tygodniach walki, ja im napisałem, może mało parlamentarnie, że to jest gówniane narzędzie i tego się nie da zrobić. Ale ja słyszę przez telefon ten zacisk szczęk, że oni będą dalej walczyć, używając tego narzędzia. I to zrobią, żeby to było. A trzeba zupełnie inaczej, trzeba poszukać innego narzędzia. Tam trzeba poszukać innego narzędzia do robienia kursów e-learningowych, a tu trzeba poszukać być może innego narzędzia metodycznego. Być może gierka, którą się proponuje dzieciom do nauki matematyki, zadziała oczywiście na dzieci dobrze widzące. Jak to zrobić, żeby dzieci niewidome używały tej samej gry, jest bezsensownym podejściem. Bo one po prostu z tego i tak nie skorzystają. Wszystko można zrobić, żeby było dostępne. Daję Państwu to moje słowo. To jest odpowiednia ilość czasu włożona, pomysłów, tak dalej. Tylko to naprawdę czasami nie ma żadnego sensu. Trzeba pomyśleć za to nad taką grą, która nauczy matematyki i dzieci widzące, i niewidome, i niesłyszące. I to pozwoli spełnić pewien cel edukacyjny. Bo celem nie jest udostępnienie tej gry, tylko celem jest nauczenie dzieci matematyki, prawda? I to, co usłyszałem o tym podręczniku, że każdy podręcznik powinien być jednak napisany, zrobiony prościej, to jest absolutnie prawda.
Ja też jestem tak jak Mateusz, ojcem dziecka, teraz Maja idzie do pierwszej klasy. Kupiliśmy jej te łącznie chyba 12 różnych rzeczy. Dla mnie oczywiście są całkowicie niedostępne, dla mojej żony są częściowo dostępne. Tak przerzuca i mówi, ale nie wiem, o co w tym chodzi. Więc podejrzewam, że moje dziecko też będzie miało z tym kłopot. Być może nauczycielka wytłumaczy. Ale ponieważ ja w domu uchodzę za guru od informatyki, no to mi dali te wszystkie płyty, które tam były podłączane. Co? Tam też jest niedostępne. Bo ktoś to przygotował we flaszu. Dlaczego? Bo się przyzwyczai. Trzeba zmienić ten początek myślenia. Czyli nie adaptować to, co już jest, bo to się często nie nadaje, zwyczajnie się nie nadaje. Trzeba wymyślić nowe. No i to kosztuje, i to boli. Natomiast tak, zgadzam się, adaptowanie wszystkiego, jak leci w sposób mechaniczny, może być bez sensu. Można to zrobić, sensu w tym nie będzie. I WCAG tak naprawdę wcale nie mówi o tym, jak zrobić, żeby to coś było dostępne, tylko jak w ogóle robić, żeby treści były dostępne. Czyli trzeba przeczytać WCAG, dopiero wymyślać narzędzia, wymyślać aplikacje, wymyślać treści, multimedia. A nie wymyślić multimedium czy grę i dopiero patrzeć w WCAG, co można z tym zrobić. Jak się zamieni ten kierunek myślenia? Wszystko się upraszcza. Teraz odpowiedziałem na pytanie? Tak, dziękuję. Proszę Państwa, ja też jestem całym sercem za projektowaniem uniwersalnym, bo nic lepszego nie wymyślono i chyba z tym się zgodzimy. Natomiast trzeba też pamiętać o pewnej niszy i to chyba właśnie nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnościami sensorycznymi bardzo mocno pracują w tej niszy. Bez negowania z mojej strony, bo podkreślam, że jestem całym sercem za projektowaniem uniwersalnym i tak jak mówię, nic lepszego nie wymyślono, ale właśnie powtarzam to, Państwo pracujecie w tej niszy, o której nie możemy zapominać. W moim odczuciu bardzo, bardzo wiele elementów, które mamy do przekazania uczniom, na przykład niewidomym czy słabowidzącym, jest bardzo trudne do zaprojektowania uniwersalnego. Tak, żeby dzieci na przykład całkowicie widzące nie utraciły nic z palety koloru. Przychodzi mi tutaj do głowy pewien taki przykład, nie wiem czy to jest przykład dobry i pewnie nie o konkretnym przykładzie jest miejsce, żeby dyskutować, ale widok Ziemi z kosmosu. Mamy zdjęcie zrobione przez jakiegoś satelitę, gdzie widzimy barwę kolorów, barwę jak ta Ziemia jest widoczna w kosmosie. I teraz jest pytanie. Dziecko całkowicie widzące widzi te wszystkie barwy, widzi te wszystkie kolory. Czy jak zaprojektować to uniwersalnie? Z części barw zrezygnować, z części kształtów zrezygnować, żeby to dziecko słabowidzące miało lepszy obraz, ale wówczas to dziecko widzące traci pełnię tego. Być może to jest przykład nie najlepszy, taki wymyślony, który przyszedł mi do głowy teraz na szybko, ale nie neguję, tak jak mówię, nie neguję projektowania uniwersalnego, ale naprawdę trzeba się zastanowić, gdzie to projektowanie uniwersalne możemy wykorzystać, a gdzie działamy w pewnej niszy, gdzie jednak no, musimy wykorzystać nieco inne metody pracy, czy nieco inną adaptację dla dziecka, na przykład słabowidzącego. Bardzo bym chciał, żeby projektowanie uniwersalne rozpowszechniło się jak najszerzej, choć zdaje mi się, że jest to idea, której trzeba zmierzać, ale której nigdy w pełni nie osiągniemy. To ja mam pytanie, czy fachowców, tak? Czy to nie jest tak, że jeżeli mamy 6-letnie dziecko pełnosprawne, 6-letnie dziecko niewidome, 6-letnie dziecko powiedzmy niesłyszące i 6-letnie dziecko z zespołem Downa, to ich percepcja, konstrukcja ich percepcji jest tak odmienna, że mówienie o czymś uniwersalnym, co będzie służyło ich edukacji, jest zupełną utopią. Bo ja tak z tej dyskusji trochę, to tak mi się wydaje, no po prostu. No. Żeby bez szkody dla żadnego można było zrobić coś uniwersalnego.
w tej dyskusji powinni uczestniczyć nauczyciele, którzy tworzą te podręczniki. Czyli ten nauczyciel z klas 1-3, tam grupa nauczycieli, tych polonistów, tych matematyków, oni wszyscy powinni to słyszeć i oni powinni na przykład wiedzieć, że nie tworzyć podręcznika, w którym będzie policz 5 czerwonych serduszek jest większych od 3 zielonych serduszek, no bo to jak to przełożyć dla niewidomego? Od nowa pisać to zadanie? No to się robi drugi podręcznik, proszę Państwa. No, drugi podręcznik w tym momencie. Wszystkie te uwagi zmierzają do jednego stanowiska, maksymalizacji dostępności, tak? I tutaj bardzo ważny głos jest racjonalny, myślę, tutaj pana, dlatego że sprowadził to na ziemię, co jest rzeczywiście do zrobienia. I zwracam też na to uwagę, na to, że realizujemy podstawę kształcenia ogólnego i że nie wszystkie przedmioty, tylko 14 wymienionych, tam nie będzie angielskiego, tam nie będzie muzyki, plastyki, które tutaj się pojawiały. Tak? 14 przedmiotów ogólnych, czyli kształcenie zintegrowane, matematyka, informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, przyroda, biologia, chemia, fizyka. Tak? Ten katalog bardzo szybko zamknąłem. Chciałem powiedzieć, że tutaj mam takie wrażenie, że pewne nieporozumienia wynikają z tego, że wiele osób mówi o różnych etapach edukacyjnych. Tutaj pan chyba jako pierwszy sprecyzował, że chodzi o dzieci 6-letnie, a na przykład tutaj, nie wiem, ja przynajmniej tutaj generalnie mówiłem z punktu widzenia 4 etapu edukacyjnego. I tutaj ta zasada tego uniwersalizmu moim zdaniem jest możliwa coraz bardziej możliwa do zastosowania na wyższych etapach edukacyjnych, prawda? Czyli w pierwszej klasie podstawówki moim zdaniem w ogóle nic się nie da zrobić w sposób uniwersalny, tam nie ma żadnego wspólnego trzonu. Trzeba dla każdych dzieci chyba pisać osobne podręczniki. Natomiast już na przykład w szkole średniej jak najbardziej istnieje wspólny człon, ponieważ jest dużo treści opartych na zwykłym tekście, które mógłby, powiedzmy, funkcjonować w takim e-podręczniku. Natomiast wymiennikami powinny być te treści takie na przykład jak obrazki. I tutaj generalnie jest propozycja, żeby zamiast obrazków był tekst alternatywny. Natomiast ja uważam, że zamiast tych obrazków powinny być przygotowane na przykład obrazki dla osób słabowidzących, obrazki wypukłe do wydrukowania tam, gdzie jest to potrzebne. I żeby taki e-podręcznik był wyposażony w te dodatki dostępne dla uczniów z różnymi dysfunkcjami. Prawda? I na przykład ten tekst alternatywny nie musi opisywać obrazka, tylko można na przykład kierować do odpowiedniego numerku wydruku, prawda? Że to jest grafika nam 1A przez 2, no i ten sobie oszukuje w jakimś atlasie, czy w czymś innym, czy w jakimś innym dodatku właściwy obrazek i tam z niego korzysta. Tak bym ja to widział. Myślę, że tutaj taki e-podręcznik, jeżeli chcemy go nazwać, że jest on rzeczywiście dostępny dla wszystkich, powinien być wyposażony w te wszystkie rzeczy już na etapie tworzenia, a nie powinno to wyglądać w ten sposób, że my zrobimy podręcznik, a wy sobie tam dodrukujcie, co wam się podoba, prawda? Żeby to tak wyglądało. Ja nie neguję, jeszcze chciałem dopowiedzieć Jackowi, ja nie neguję Jacku tego, że e-podręcznik wyklucz, że w moim rozumieniu e-podręcznik w ogóle nie wyklucza tych map na przykład dotykowych dla dzieci niewidomych, to jest jasne. Tylko mnie tylko jeżeli nauczyciel ma podręcznik jakikolwiek ogólnodostępny, czy teraz papierowy, czy ten e-podręcznik, na przykład w geografii, on ma te mapy wszystkie w tym podręczniku i właściwie jego uczniowie, jeżeli nauczyciel jest leniwy i nie stymuluje jakoś swojej pracy, czy do niej nie przykłada, nie musi organizować uczniom innej pomocy jakby dodatkowej, bo właściwie ten podręcznik odpowiada na to minimum programowe, bez przynoszenia tych dodatkowych atlasów chociażby. Natomiast moje obawy odnoszą się do tego, że ta mapa w e-podręczniku będzie miała opis alternatywny, że to jest grafika mapy tak czy inaczej opisana, ale nie ruszymy z nauczeniem dziecka, właśnie niewidomego, geografii, bez dania mu tej mapy dotykowej. Więc stąd są moje obawy, jak ten e-podręcznik, mamy pomysł, żeby go włączyć w tą ogólną edukację dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, żeby właśnie tak jak tu Państwo z ośrodków mówią, żeby dzieci go tam chwilę się pobawią i go rzucą w kąt, bo on się nie będzie do niczego nadawał.
jakby przełożenie tego, co nam daje WCAG, czy w tym przypadku zastosowane w e-podręczniku, jak on się przekłada na całą edukację, bo tak jak słyszeliśmy w początkowej prezentacji, jest kilka tych elementów, którym jednym z elementów jest e-podręcznik, jest sprzęt i tak dalej, ale w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do tych elementów, o których Pan mówił w pierwszej prezentacji, trzeba dołożyć jeszcze kilka tych elementów, wokół których jakby kręci się jakby tutaj ta cała nasza dyskusja, bo bez tych dodatkowych elementów, bez tego jeszcze jednego klocka w tej całej układance, te dzieci z tymi specjalnymi potrzebami będą miały w dalszym ciągu trudności. Ten e-podręcznik nie będzie wykorzystany tak, jak będzie mógł być wykorzystany, czyli wiedza na przykład, bo do czego zmierzam, wiedza redaktorów e-podręcznika, jakie pomoce będą miały dzieci z niepełnosprawnościami, na pewno by ułatwiła im przygotowywanie tych treści ogólnodostępnych, na jakim poziomie opisać tą mapę w opisie alternatywnym, żeby dziecko miało zasygnalizowane, że tu jest ta mapa, ale nie musimy się specjalnie napinać, bo dziecko niewidome dostanie tą mapę w postaci tyflografiki, czy dziecko słabowidzące w postaci mapę zaadoptowaną do swoich potrzeb wzrokowych, i wówczas redaktorom, twórcom e-podręcznika będzie na pewno dużo łatwiej by było tworzyć te właśnie na przykład opisy alternatywne, już mówiąc tak hasłowo. Przepraszam bardzo. Tak, słucham Pani. No ja w tej chwili się zajmuję tym, ale to znaczy wniosek, który pojawił się po takim pierwszej analizie dogłębnej, jest taki, że nie ma cudów, pewnych rzeczy się nie da, pewnych rzeczy już stworzonych, pewnych ćwiczeń, pewnych zadań już stworzonych, nie da się dostosować tak, żeby wszystkie dzieci o wszystkich niepełnosprawnościach były w stanie z niego skorzystać, bo na przykład jeżeli mamy, nie wiem, labirynt, to o ile dziecko nie posługujące się myszką jest w stanie, można zrobić ten labirynt w taki sposób, żeby można było go obsłużyć za pomocą klawiatury, o tyle ogarnięcie labiryntu przez osobę niewidomą jest praktycznie niemożliwe. Tu się głęboko mylisz właśnie. Kiedyś ci pokażę, jak wygląda gra otchłań, która właśnie mniej więcej na tym rozumiem. Polega. Problem polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z dziećmi 1-3, a nie z ludźmi dorosłymi, którzy mają pewien obraz świata. Ale to być może nie jest... To jest dokładnie tak, jak profesor Marek mówi, do tego trzeba uczyć od początku. Ale oczywiście, problem polega na tym, że te e-podręczniki nie są e-podręcznikami do szkolenia dzieci niepełnosprawnych. Tak. My tutaj rozmawiamy o e-podręcznikach, które mają być dostosowane. I ja uważam, że da się dostosować, i to jest w pewien sposób odpowiedź na Pani pytanie. Mam wrażenie, że w klasach 1-3 da się dostosować w dużym stopniu, natomiast nie będzie mowy o tym, przy założeniu, że już pewne materiały powstały, że pewne materiały będą powstawały i będą tworzone przez osoby, które będą mogły korzystać z konsultacji z kogoś znającego WCAG, ale same nie są specjalistami, nie da się stworzyć w pełni materiałów na zasadzie w pełni dostępnych, bo nawet nie ma takiej potrzeby czasami, żeby one były w pełni dostępne, bo robienie napisów do filmów, co już dawałem przykład, jest nieracjonalne po prostu. Więc pewnym rozwiązaniem, że dla osób stosujących e-podręczniki będzie to, że po prostu będą ćwiczenia, które będą ominięte po prostu i takie będą realia, ja mówię o realiach. Jeszcze a propos platformy technologicznej. Pierwsze treści, tak jak było na prezentacji, będą zaprezentowane we wrześniu. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to myślę, że nie ma sensu w tym gronie dyskutować o sprawach zupełnie technicznych.
Dlatego powiedziałem, że tej specyfikacji nie ma, ponieważ platforma jako tako udostępniona na otwarte licencji będzie dopiero pod koniec projektu. Dlatego do konsultacji zewnętrznych uważam, że nie ma potrzeby w chwili obecnej udostępnienia takiej specyfikacji, jeśli chodzi o specyfikację stricte techniczną. W chwili obecnej rozmawiamy o treściach, nie rozmawiamy o stronie technologicznej stricte. Mam wrażenie takie, że nie jest tak, że tutaj osoby obecne są przeciwne wprowadzeniu tych e-podręczników, natomiast rozumiem nauczycieli, którzy boją się, że dostaną taki e-podręcznik i potem zostaną z problemami, których e-podręcznik nie rozwiązuje, żeby je sami rozwiązali. Także tu chodzi raczej o te materiały dodatkowe, żeby one były już na poziomie projektowania tych e-podręczników, żeby te materiały, które muszą być uzupełniające, żeby one były jakby przewidziane. I jeszcze krótko o mapach. Mapa jest to bardzo skomplikowany twór graficzny, rozumienie którego wymaga przygotowań. Byśmy robili mapę dla Nepalu, dla Nepalczyków dorosłych, którzy kompletnie nie wiedzieli, co to jest, bo i tego nikt nie uczył. I trzeba tego. I tutaj tak bardzo ważna jest ta edukacja na poziomie 1-3, żeby dzieci najpierw, tak jak siostra Więckowska to robi, narysować plan serwetki, żeby zrozumiało najmniejszą mapę świata, czyli talerzyk, łyżeczka, kubeczek, potem jest dopiero stół, potem jest dopiero pokój i klasa, i dopiero wtedy te mapy będą rozwiązane. Także to trzeba myśleć kompleksowo, myśląc o materiałach do liceum, trzeba przewidzieć, jakie umiejętności ci uczniowie będą musieli posiadać, które trzeba rozwinąć na poziomie 1-3. Także tyle. Jeszcze ostatnia rzecz, rysunki właśnie. Dlaczego te percepcje, o czym pan wspomniał, jest to bardzo ważne. Nikt nie powiedział, że osoby niesłyszące, czy dzieci niesłyszące z rodzin rodziców głuchych nie znają często języka polskiego. Dla nich język polski jest językiem obcym. Rozmawialiśmy o tym z panem Cuberem tutaj właśnie i to jest też problem do rozwiązania. A percepcja świata, dam tylko przykłady z rysunków dzieci niewidomych. W Owińskach dziewczynka narysowała kółko i mówią, że jest to drzewo. Dlaczego tak narysowałeś drzewo? No bo jak podejdę do tego drzewa i go obejmę, no to wtedy moje ramiona zataczają koło. A w Londynie dziewczynka narysowała trzy kreski, dwie równoległe, poziome, jedną nad drugą, a obok pionowa. I powiedziała, to jest autobus londyński. I to wcale nie był ten double decker piętrus, tylko dolna kreska to jest schodek, pionowa to jest poręcz, który się trzymam, a ta druga pozioma to jest ławeczka. I tutaj też to trzeba o tym wiedzieć, kiedy się będzie przygotowywało rysunki. Ja też chciałabym, żebyśmy nie wyszli z tego spotkania z takim poczuciem, że musimy konstruować specjalny podręcznik dla niewidomych, specjalny podręcznik dla osób niesłyszących i taki podręcznik tak ogólnodostępny. Jestem za tym, żeby materiały zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, niepełnosprawnych były te same. I nie twórzmy jakichś specjalnych, tak, rozwiązań, to znaczy specjalnych pod względem treści. Tutaj nie umiem panu odpowiedzieć wprost na pytanie, czy percepcja tego dziecka będzie taka sama, ale tutaj praca to jest metodyka, czy praca nauczyciela z tym dzieckiem, co on zrobi z tym ćwiczeniem, zadaniem, tekstem. Tak? Bo ten sam tekst, z tym samym tekstem mogę pracować z dzieckiem niewidomym, ale inne treści i inne zadanie postawię przed dzieckiem niewidomym, a inne przed dzieckiem pełnosprawnym, a jeszcze inne, być może skupię się tylko na prostej historii, którą ten tekst opowiada, kiedy będę pracować z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Więc ja jestem za tym i myślę, że to mogło być jakieś podsumowanie. Państwo tutaj usłyszeli od nas różne punkty, które są zagrożeniem, tak? Czyli na przykład, jeśli damy tylko audiodeskrypcję, to będą dzieci, które zajrzą do tego podręcznika raz, dwa i więcej nie, bo to będzie nieciekawe, nierozwijające. Tutaj pojawił się problem grafiki. Jest to bardzo ważny problem. Dorośli niewidomi nie potrafią czytać grafiki, bo nie byli uczeni. W tej chwili cały trend na świecie i w Polsce jest taki, że uczymy już maluchów czytania dotykowego. Stąd jeśli chcemy być tacy trendy, no to dajmy do tego i podręcznika jakiś zestaw, chociaż nie wszystkie, mam świadomość ograniczeń państwa finansowych, ale dajmy chociaż część rysunków dotykowych, prostych, zaadaptowanych przez profesjonalistów. Niech to będzie audiodeskrypcja, ale dobrze przygotowana audiodeskrypcja, nie prosty jakiś taki tak, komentarz. Także myślę, że i podręcznik tak, niech będzie dostępny dla wszystkich, ale z uwzględnieniem tych uwag, o których państwu tutaj mówiliśmy. Być może te uwagi wymagają jeszcze szerszego i głębszego uzgodnienia i wstawienia. To taki mój głos chyba kończący.
Państwa teraz, że może tak być, że jak w tym 2015 roku ten e-podręcznik powstanie, to rodzice będą wymuszać na nauczycielach, że skoro ten podręcznik jest darmowy, to po co kupować podręcznik papierowy, tak? No bo już mam za darmo e-podręcznik, tak? I co wtedy my zrobimy jako nauczyciele dzieci niepełnosprawnych, nie mając tych podręczników też w wersji papierowej, na przykład dla słabowidzących, dostosowanych, podręczników dla niewidomych, bo w Braille'u, bo one może gdzieś tam w pewnym momencie przestaną być drukowane i dostarczane tym dzieciom, zostaniemy z tym e-podręcznikiem, no jak przed chwilą wszyscy powiedzieliśmy, no nie do końca doskonałym dla wszystkich dzieci. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za możliwość uczestniczenia w dzisiejszym spotkaniu, bo to jest dla mnie spotkanie, które, na którym ja mogę się od Państwa bardzo, bardzo wiele nauczyć, zarówno w kwestiach dostępności, jak i w kwestiach, które nie są moją domeną, a mam na myśli tutaj edukację, w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Natomiast to, co chciałabym, taką refleksją się chciałam z Państwem podzielić po wysłuchaniu tutaj często emocjonujących głosów. Myślę sobie, że cyfrowa szkoła to jest w ogóle nowa jakość w edukacji i cokolwiek byśmy na ten temat nie mówili, to jest przyszłość, która czy chcemy, czy nie chcemy, nadejdzie i będziemy się musieli z nią mierzyć. My w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych kwestię e-podręcznika przyjęliśmy w sposób bardzo otwarty, ponieważ uważamy, że taki podręcznik tworzy więcej możliwości dla dzieci niepełnosprawnych niż zagrożeń. Mając pełną świadomość tego, że uniwersalne podejście, bo raczej o takim działaniu należałoby mówić, bardziej nawet niż o projektowaniu uniwersalnym, takie uniwersalne podejście, jak tutaj bardzo słusznie zauważył pan pełnomocnik, nie wyklucza stosowania dodatkowych, alternatywnych rozwiązań, tam gdzie one są absolutnie potrzebne i niezbędne. Pan Mateusz był uprzejmy powiedzieć, że jeśli podręcznik w różnych warstwach nie będzie spełniał warunku dostępności, no to być może, tutaj sobie zapisałam, dzieci pobawią się nim i rzucą w kąt, bo nie będzie się nadawał. Być może to jest jakaś konstatacja, która oddaje obawy państwa, ale jeśli nie będziemy myśleli w kategoriach takich, że ten podręcznik musi odpowiadać na potrzeby możliwie wszystkich dzieci, to on się nie będzie nadawał tym bardziej. Więc mnie się wydaje, że sam fakt, że myślimy o tym, w jaki sposób skonstruować ten podręcznik w taki sposób, aby maksymalnie dużo dzieci mogło z nich skorzystać, niezależnie od ograniczeń, jakie posiadają, to jest właściwy kierunek. A jeżeli trzeba będzie ten podręcznik zmieniać czy też uzupełniać nawet na początku, to w tym nie ma absolutnie nic złego. Ja się bardzo cieszę z tego, co usłyszałam na początku, że licencja będzie licencją otwartą, to znaczy, że to będzie produkt żywy, który będzie się rozwijał i który być może będzie uzupełniany i być może po kilku latach od jego wdrożenia zobaczymy nieco inny kształt w wielu warstwach tego podręcznika. Ale nie bójmy się tego, proszę Państwa, tylko otwórzmy się na te wszystkie możliwości, które tworzą nam technologie informacyjno-komunikacyjne, bo one dla osób niepełnosprawnych także dają szansę na zupełnie nową jakość życia. Nie zamykajmy się na to, nie zapominajmy też oczywiście o tych wszystkich obawach, które Państwo tutaj formułowali. Mam nadzieję, że, nie wiem tego, ale może zapytam Pana Dyrektora, czy projekt przewiduje wersję testową tego podręcznika, bo to jest coś, co być może byłoby ważne, przynajmniej dla części ekspertów powinno to być
dostępne przed pełnym wdrożeniem, aby można było jeszcze na etapie testowania być może dokonać jakichś uzupełnień czy też modyfikacji. I ostatnia kwestia, kwestia dotycząca funduszy. To prawda, że zwykle działamy nawet w takich bardzo innowacyjnych projektach w ramach dość ograniczonych budżetów. Ale jeżeli będziemy myśleć, że zapewnienie dostępności jest kosztem dodatkowym, to tej dostępności nigdy nie będzie. To jest warunek podstawowy i budżety wszelkich tego typu projektów powinny być tak konstruowane, aby uwzględniały potrzeby także użytkowników, którzy jeszcze dzisiaj uważani są za grupy niszowe. Myślę, że podejście uniwersalne czy projektowanie uniwersalne otwiera nas na nowe możliwości, otwiera nowe perspektywy i chciałabym zaapelować do wszystkich Państwa, abyście nie bali się takiego podejścia, dlatego że ono nie eliminuje możliwości stosowania dodatkowych modyfikacji czy uzupełnień, za to pozwala na nietworzenie nowych barier, które potem większymi nakładami trzeba usuwać. Dziękuję bardzo. To ja ze swojej strony trzy słowa podsumowania i wniosków, które nam się nasunęły po tym dzisiejszym spotkaniu. Na początek to wielkie podziękowanie dla wszystkich, że się tutaj znaleźli. Wiem, że data nie jest najlepsza, za chwilę zaczyna się rok szkolny, ale od razu wytłumaczę, z czego ona wynikała. Ponieważ wydawało się, że najlepiej by było zrobić to we wrześniu, tak? Najlepiej pod koniec września, kiedy ogarniemy rozgardiasz rozpoczęcia roku w specjalnych ośrodkach szkolnych wychowawczych. Ale właśnie pod koniec września zostaną zaprezentowane e-podręczniki, a ponieważ one cały czas są, trwa ich produkcja w sposób zwinny, my pracujemy w takiej metodyce zwinnej, która w informatyce nazywa się systemem Scrum, czyli w takich cotygodniowych cyklach, które mają jeszcze takie codzienne właściwie sprinty tak zwane, gdzie powstają nowe funkcjonalności i codziennie jakby dzielimy się tym, w jaki sposób to wygląda. I ta metodyka projektu tutaj informatycznych jest przeniesiona na ten cały projekt. My naprawdę nie wiemy, w jaki sposób zrobić dostępne podręczniki, bo nikt na świecie jeszcze tego nie wie. My dowiadujemy się cały czas tego, konsultując się z ekspertami. Podjęliśmy współpracę z Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Mamy umowę na 1000 godzin testowania z eksperckiego, z żywymi ekspertami, nie przez automat, plus oczywiście testowanie przez automat. Także te podręczniki mają być dostępne zgodnie z WCAG 2.0 na poziomie podwójnego, albo do tego zobowiązują normy interoperacyjności, o czym było mówione na początku. Oczywiście, ja nie mogę z ręką na sercu powiedzieć, że każde jedno ćwiczenie, których będzie kilka tysięcy, jeśli nie kilkanaście tysięcy, będzie w 100% poddane testom spełnione. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało i w tym nam pomogą eksperci, którzy są tutaj obecni na sali. Natomiast to jest jeden z najważniejszych wniosków dla mnie z tego spotkania, że WCAG to nie wszystko. Czyli że tak naprawdę poza tym, że ten podręcznik będzie dostępny technologicznie, musi on być dostępny merytorycznie i tu jakby pada wiele takich argumentów, zaczynając od tego złotego przykładu, który tu wielokrotnie padał, dostępny zgodnie z WCAG film nie będzie czytelny dla dziecka 6-letniego, które nie umie czytać. Projekt ten będzie miał swoją kontynuację. Wiemy już, że cyfrowa szkoła, wspomniałem o tym na początku, będzie kontynuowana w kolejnej perspektywie za kwotę około 6 miliardów złotych. To jest takie spotkanie jak dzisiaj, to dla nas też jest wskazówka, gdzie położyć akcenty, na co potrzebne są pieniądze, bo ich zawsze będzie za mało. Cieszę się, że Amerykanie mają 65 milionów dolarów, żeby dostosować statuę wolności. Życzyłbym sobie, żebyśmy mieli tyle na dostosowanie podręczników czy e-podręczników dla specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jeśli chodzi o pytanie w kwestiach infrastruktury, my jako ORE nie odpowiadamy za część infrastrukturalną, nie możemy tutaj odpowiadać, my odpowiadamy za szkolenia, za treści i postaramy się, żeby one były najprostsze właśnie w użytkowaniu, w sensie uniwersalne, może nie najprostsze, ale żeby ten interfejs był uniwersalny, żeby można było z tego korzystać. Odnośnie jeszcze spraw technologicznych, technicznej specyfikacji, to nie będzie tak, że my ją pokażemy na koniec i że ona jest w jakiś sposób ukryta. API będzie dostępne na pewno jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy we wrześniu już będzie pokazane. Będzie na pewno
tym roku jeszcze udostępnione API do tej platformy. Także jakby to nie będzie tak, że to będzie pokazane na koniec projektu dopiero. I za pomocą tego API będzie można podłączać różne projekty. Chcę jeszcze tu położyć taki ciekawy akcent, że jest z nami tutaj przedstawicielka biznesu firmy Apple, która myśli o tym, żeby zrobić dostosowane komercyjne rozwiązania. Bardzo rzadko tak naprawdę firmy komercyjne o tym myślą i mi się wydaje, że projekt e-podręczniki może wyznaczyć standardy, żeby to biznes robił dostępne e-podręczniki. Mamy w tej chwili dopuszczonych do kształcenia ogólnego 700 podręczników, 164 podręczniki w formie takiej PDF-owej i 26 podręczników multimedialnych. Żaden z nich nie jest dostępny ani w 1% dla osób niepełnosprawnych. Większość z nich jest flashowa i te wszystkie CD-romy, które tam w plikach Exe się otwierają, są całkowicie nieczytane dla osób niewidomych czy niesłyszących. I mam nadzieję, że jakby ta praca technologiczna, jak i merytoryczna pozwoli na to, że jak spotkamy się tutaj za 5 lat, to podręczniki także wydawane przez firmy komercyjne, bo przecież to one rejestrują zdecydowaną większość, wszystkie podręczniki praktycznie jak dotychczas, choć oczywiście no, są też w ramach projektów ORE jest zarejestrowany jeden podręcznik, więc mam nadzieję, że to pozwoli wyznaczyć te standardy dla podręczników komercyjnych i obecność tutaj grupy edukacyjnej wskazuje, że też jest zainteresowanie, żeby inne podręczniki były dostępne. Mam teraz parę wniosków z tego spotkania. Wydaje mi się, że za mało trochę uwagi poświęciliśmy dostosowaniu podręczników dla osób głuchych czy niedosłyszących. Wydaje mi się, że to będzie wymagało jeszcze jakiejś oddzielnej uwagi, bo nie, wydaje mi się, że skupiliśmy się jednak na potrzebach osób niewidomych, też w dość niewielkim stopniu z niepełnosprawnościami ruchowymi. Bardzo ważny wniosek, który został wypowiedziany przez tutaj kilka osób, że nie załatwimy wszystkiego. To są podręczniki do kształcenia ogólnego, czyli to podkreślam, nie dotyczą osób, które są upośledzone w stopniu średnim lub ciężkim. I nie jesteśmy w stanie, nie mamy po prostu na to budżetu, nie mamy na to takich planów, nie mamy też kompetencji. Pamiętajmy, że ważne są kompetencje autorów. Te podręczniki są pisane przez autorów, którzy bądź pisali elektroniczne podręczniki, bądź podręczniki papierowe ze wsparciem dużym pracowników akademickich i oni zwyczajnie nie mają kompetencji, aby tego typu dostosowania w pełni zrobić. Natomiast po to właśnie ich szkoliliśmy i też padło pytanie, dlaczego to spotkanie, czemu teraz, a nie zaczęliśmy od niego. Właśnie dlatego, że na początku nawiązaliśmy współpracę, żeby przeszkolić autorów z tego, jak działa dostępność. I w toku tych szkoleń wyniknęły pewne problemy, które wydały nam się, że technologicznie są do pokonania, ale merytorycznie stanowią problem. I to spotkanie otwiera taką drogę, żebyśmy te problemy zaczęli pokonywać. I proszę traktować to, że podręczniki, ich tworzenie właściwie dopiero się zaczyna. Podkreślam, że we wrześniu będzie pokazanych parę rozdziałów, to co tu pani wspomniała, do testów będą oddane do państwa dyspozycji. Będą oczywiście zanim zostaną udostępnione, przedstawione tutaj ekspertom z Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, żeby oni sprawdzili, czy te kilka rozdziałów jest dostępnych, które oddane są do testów, czy i potem będą szersze testy, które będą sprawdzały, czy metodycznie one się nadają do zastosowania z SOSW na przykład. I kolejną rzecz, którą chciałem podkreślić ze swojej prezentacji, to ta dostępność na wolnej licencji. Jeżeli pojawi się nowy projekt, czy jeżeli będą państwo chcieli to rozwijać, przecież mamy dużo funduszy unijnych, które się tworzą, które powstają różne projekty. Być może państwo, ktoś z państwa będzie uczestniczył, czy współtworzył projekt, w ramach którego na przykład w nowej perspektywie dostosujemy te podręczniki czy e-podręczniki, no właśnie dla osób, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, o których nie przewidziano w tym projekcie. Ta licencja na to zezwala i ta technologia też będzie na to zezwalała, o czym wspomniałem mówiąc o oddzieleniu treści od formy prezentacyjnej. Czyli jakby my o tych rzeczach staraliśmy się na tyle i nasza wiedza pozwalała pomyśleć już na początku. I teraz no mam nadzieję, że wspólnie będziemy sobie pomagać, żeby to się stało. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są i możliwości, i zagrożenia, i natomiast twierdzimy, że zrobienie e-podręczników daje więcej możliwości niż jest zagrożeń, bo ja oczywiście, tak jak mówię, nie chciałbym bardzo, też z praktyki własnej nauczycielskiej, żeby e-podręcznik zastąpił podręcznik
papierowy czy podręcznik w Braille'u, niezależnie czy w kształceniu powszechnym, czy w kształceniu specjalnym, no to te Państwa wieloletnie doświadczenia są kluczowe. Podręcznik jest pewnym dodatkiem i bardzo bym chciał, żebyśmy też w komunikacji na zewnątrz, jak Państwo wrócą do swoich ośrodków, to nie wrócili z takim wnioskiem, że ten podręcznik w jakiś sposób wyeliminuje cały ten dorobek, który został stworzony. To jest pewien dodatek, który przez lata będzie się budował.